Po 123 latach zaborów wreszcie mamy okno na świat. Nasze morze. Dziś nad polskim wybrzeżem dumnie powiewa bandera marynarki wojennej. Na alarm. W każdej chwili mogą wyruszyć do obrony nas i naszego wybrzeża bojowe okręty, by bronić szlaków wodnych w świat, drogi do ekspansji. Silna flota wojenna to prawo do panowania nad Bałtykiem. To wolna droga w świat i do kolonii. To droga do wielkiej Polski. To droga, którą my, Polacy, wyruszymy na szlaki kolonialne do krajów zamorskich. Lat 30. przyrost ludności w Polsce był jednym z największych w świecie. Najbardziej odczuwała to wieś, bo przestarzałe rolnictwo nie było w stanie wszystkich wyżywić. Dlatego 1/3 ludności, nie mogąc pracować na roli, uciekała do miasta szukać zatrudnienia w rozwijającym się coraz prężniej przemyśle. Naród polski, zasłuchany w słowa wodza, ruszył ku swym warsztatom, aby pracą nadrobić czas stracony w ciągu długich lat niewoli. I nastał wreszcie dzień, w którym Polska, zaspokoiwszy wewnętrzne rynki, poczęła wywozić nadmiar produktów poza granice swoje. Popłynęły szlakiem wodnym i żelaznym polski węgiel, drzewo, zboże, bekony, nawiał i inne produkty, popłynęły hen ku morzu do dwóch portów naszych, Gdańska i Gdyni. W owych czasach w Europie powszechnie panowała opinia, że posiadanie kolonii daje gwarancję szybkiego rozwoju kraju. Terytoria zamorskie były łatwym rynkiem zbytu dla nadmiaru towarów, a równocześnie źródłem tanich surowców dla metropolii. Oczekiwano, że odrodzone państwo polskie w krótkim czasie stanie się mocarstwem, a pozycje te miały potwierdzać właśnie terytoria zamorskie. Związek Pionierów Kolonialnych dźwignął wysoko sztandar śmiałej, samodzielnej polityki i mocarstwowych ambicji narodu i państwa. Udowadniał w miesięczniku Morze w roku 1928 jeden z pierwszych zwolenników ekspansji, Kazimierz Głuchowski. Po I wojnie światowej założył on Polskie Towarzystwo Kolonialne, którego celem była walka o tereny ekspansji dla narodu polskiego. W lutym 1928 roku powstał Związek Pionierów Kolonialnych i rozpoczął akcję osadniczą w Angolii, będącej wówczas pod zarządem Portugalii.
Jednak zaniepokojona tym Lizbona od razu wprowadziła mnóstwo prawnych obostrzeń, aby uniemożliwić polskim imigrantom wjazd na swe terytoria zamorskie. Niepowodzenia nie zniechęciły zwolenników podbojów. Związek Pionierów Kolonialnych został wkrótce przyłączony do Ligi Morskiej i Rzecznej. W październiku 1930 roku zmieniła ona nazwę na Ligę Morską i Kolonialną, a prezesem zarządu głównego został generał Gustaw Orlicz Drescher, jeden z najbliższych współpracowników marszałka Piłsudskiego. Generał Drescher dążył do tego, by Polska jak najszybciej przekształciła się w państwo mocarstwowe, wzorem narodów, które urosły w potęgę dzięki posiadaniu kolonii zamorskich. Wieloletnia ofiarność społeczeństwa jest najlepszym wyrazem stosunku Polski do sprawy siły zbrojnej na morzu. Z groszowych składek uzbierały się sumy. Dzięki nim zbudowaliśmy nowoczesny okręt podwodny Orzeł. Oto moment wodowania Orła we Vlissingen na stoczni holenderskiej. Dziś dany grosz na Fundusz Obrony Morskiej zapewni spokój i dobrobyt Wam i Waszym bliskim. W roku 1934 prezes Ligi Morskiej i Kolonialnej, świętej pamięci generał Orlicz Drescher, powiedział: w roku ubiegłym naród polski dał wyraz swej niezłomnej woli utrzymania na wieki posiadanego wybrzeża Bałtyku. Wieści o zadaniach morskich Rzeczpospolitej płyną w świat dzięki miesięcznikowi Morze, naczelnemu organowi Ligi Morskiej i Kolonialnej, budząc wśród blisko milionowej rzeszy członków przywiązanie do floty wojennej. Liga szybko stała się potężną organizacją. Tuż przed II wojną światową liczyła prawie milion członków, a w jej władzach było czterech generałów, jeden kontradmirał, liczni senatorowie i posłowie. W dniach dorocznego Święta Morza zwarte szeregi obywateli kraju manifestują swą niezłomną wolę do zbrojenia Polski na morzu.